Ojcze, na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam w Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam w Tobie i nie zawiodę się. Zbyt dobrze wiem, kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze. I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże, więc wołam dzień i noc. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam w Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam w Tobie i nie zawiodę się. Będziemy zawsze razem, będziemy zawsze blisko. Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko, zdobędę cały świat. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, wszystkich świętych, świętego Franciszka z Asyżu, siostry Faustyny, która nam towarzyszy, z którą też rozmawiałem, i wszystkich naszych wspaniałych istot, które żyją wiecznie. Tylko nam się wydaje, że żyjemy nie wiecznie, bo umieramy, widzimy śmierć, choroby i tak dalej. Wydaje się nam, że żyjemy tylko tu i teraz, na chwilę. Tak myślą ateiści, tak myślą lewacy, niewierzący też tak myślą. My jesteśmy na szczęście wierzący i to nam pomaga, chociaż niewierzący też żyją wiecznie, tylko się dołują niepotrzebnie tym spojrzeniem na świat, tą empiryką, którą widzą na co dzień, i wydaje im się, że nie mamy duszy, że nie mamy, chociaż świadomość uważają, że mamy, ale nic nie wiedzą, jak ta świadomość funkcjonuje, czym ona jest, do czego jest podłączona i jak ona ma się w stosunku do życia w materii, a ewentualnie w życia wiecznego, w duchu, życie duszy. Więc ta wiedza jest bardzo ważna, bo wtedy nam się będzie łatwo żyło, łatwo tułało po tym świecie, bo idziemy cały czas w stronę Słońca, jak to śpiewa 2+1. Były 2+1, bo też dziewczyna zachorowała, z miłości zwariowała, można by tak powiedzieć. Mi choruje teraz z tego powodu, że zawiodła się na miłości człowieka. My nie chcemy się zawieść na miłości człowieka, bo to jest częsta sprawa. My musimy iść w stronę anielstwa naszego wewnętrznego, bo to anielstwo kocha wszystkich, nie tylko tak po ludzku, w parach czy w trójkątach, jak niektórzy. To jest za mało. To jest jeszcze słaba miłość, tylko typowa ludzka. My musimy pokonać barierę wszystkich ślubów, nakazów i zakazów ludzkich, mądrości ludzkich. Musimy iść wyżej, w transcendencję, w życie wieczne, w otchłań bajki miłości. To jest dla nas najważniejsze. Bo kiedyś ojca pytałem też o małżeństwa, to mówił, że oczywiście, że to jest tylko wymysł ludzki. Tam się należy, w niebie żyją wszyscy wspólnie, chociaż mamy swoje pałace, swoje rewiry niebiańskie, że tak powiem. Bez ochrony, oczywiście, tam ochrony nie potrzeba, bo nie ma złodziei, nie ma
wojowników, ani żadnej wiary, o którą trzeba by walczyć i życie sobie odbierać, jak tutaj jest. Tam jest całkiem inaczej. Tam takich rzeczy skrajnych w ogóle nie ma. Tam należymy wszyscy do siebie, podróżujemy po niebie, cieszymy się, chwalimy, chodzimy na koncerty, słuchamy pięknej muzyki, bo jest muzyka. Ojciec Pio mówi, że tak piękna, jak jeszcze nikt nie słyszał na ziemi. Jest życie towarzyskie, jest życie we wspólnocie aniołów, którzy czarują nas miłością i chcą się kochać. Bo miłość polega na kochaniu i na bawieniu się. Nie ma czegoś innego. Miłość nie polega na wojnach, tak jak jest na ziemi, religijnych wojnach, gdzie się burzy domy, bloki, tak jak Putin teraz robi. Widzimy to, cały świat to widzi i nie reaguje za bardzo. No bo Niemcy są temu winni oczywiście. No i oczywiście Polska. Rząd PO to spowodował, bo jakby weszła Ukraina do NATO, to wszystko było całkiem inaczej. To, co chciał pan Olszewski, premier, którego Wałęsa z Tuskiem i z PSL-em obalili. To jest ich wina. Dlatego historia się inaczej potoczyła. Źle, po prostu źle. Bo zrobili szwindel. Dla własnej chwały to zrobili tylko. No nic innego im nie chodziło. Dla władzy. Dla własnego poklasku. I teraz jeszcze szarżują i robią, spróbują robić to samo, obalić PiS. Nasz święty PiS, pana świętego naszego premiera Morawieckiego, któremu tam zarzucają, gdzieś tam kiedyś powiedział o jakimś misce ryżu, tego się czepiają, to po prostu są stuknięci ludzie, stuknięci aniołowie. Każdy się może nawrócić, każdy może zmienić zdanie i nie jest drzewem, które nic nie zmienia. Chociaż zmienia, bo liście opadają, jak są to drzewa liściaste, to na zimę opadają, więc zmienia się, więc nawet drzewa się zmieniają. Tylko się PO nie zmienia i komuna w tym PO się nie zmienia. Dlatego nie wolno na nich głosować. Więc w takim systemie miłości, piękna, pięknych form, szlachetnych form, szlachetnych postaw, cnót, które dają radość i szczęście sercu, duszy i umysłowi. Więc taką drogą trzeba iść i o takiej drodze ja tu mówię. Dlatego ciągle podkreślam, że polityka jest duchowością, bo wszystko wypływa, technika i polityka, ekonomia wypływa z duszy, z nas, bo my wierzymy w duszę. Nie tak jak ateiści nie wierzą, więc dlatego oni robią kariery dla pieniędzy, dla chwały, dla władzy, tak jak Tusk i inni. A my inaczej, my nie chcemy władzy. Bo po co nam władza, do czego? My chcemy kochać i żyć w pięknym kraju, spokojnym kraju, jakim jest Polska. I życzę wszystkim krajom i Francji też, żeby tak było wspaniale, cicho i spokojnie jak w Polsce. No ale to zależy od edukacji, dlatego mówię, że polityka ma wpływ na edukację, na świadomość, na rozwój głupoty albo mądrości. Na ogół głupoty, bo politycy się nie znają na duchowości, tylko gadają takie slogany i jak tu kogoś urządlić, zniszczyć politycznie, czy fizycznie, czy jak inaczej. Też wam mówiłem, że przecież to była zemsta Putina na Lechu Kaczyńskim. Ojciec Pio nam powiedział, że to był zamach przecież. I to już powoli wychodzi. W filmie Reset też o tym już mówią. Telewizja Prawdziwa Polska, jedyna, która jest, TVP Info, mówi o tym. Natomiast tamte niezależne niemieckie, pseudoamerykańskie stacje TVN-y i te Polsaty, to wszystko kłamią. Nie mówią prawdy, wyrywkowo, tylko biorą pewien zbiór wiedzy i wyciągają to. Kraśko to już całkiem był w Telewizji Polskiej i przeszedł na lewą stronę. Dobrym dziennikarzem był, ale co z tego? Jak mu się wszystko poprzewracało we łbie. I też anioł. Aniołowie mogą błądzić, wariować. Niestety, tak to już jest.
Gazeta Wyborcza to cała jest do wymiany. To nie powinna być Gazeta Wyborcza, tylko Wybiórcza chyba. Bo oni też tak samo pod TVN wszystko robią. Nie polską stację. Aniołowie są w Polsce, tu się urodzili, a zdradzają Polskę. Bo im się wydaje, że Europa jest najważniejsza. Jaka Europa? Europa to jest świat niebiański, jest po drugiej stronie. Tutaj świat mało niebiański. Dlatego jeszcze są potrzebne granice, póki nie są rozwinięte dusze. Ale granice nie po to, żeby podbijać innych, mocarstwa jakieś robić. Nie, tylko żeby właśnie nie wpuszczać nieodpowiednie anioły do odpowiednich grup społecznych. Bo to jest tak samo jak w szkole. No, pierwszoklasista nie może iść od razu do ósmej klasy. Albo ósmoklasista, który już podróż jest większy, mądrzejszy, wejdzie do pierwszej klasy z powrotem. No jak? No to przecież rozwali, rozbije tą klasę. Będzie więcej wiedział. Wszyscy będą płakać, dzieci będą płakać, bo nic nie wiedzą, on wszystko wie. I będą się kłócić. Dlatego pewna selekcja jest potrzebna, bo inaczej będą bomby nam tu biły i będą nam wchodzić do mieszkań i mordować nas. Więc dlatego przymus relokacji, co Unia wymyśliła teraz, jest największa głupota na świecie. I PO to wspiera. Teraz pan premier, nasz święty Mateusz Morawiecki, święty Mateusz, pamiętacie, kto to jest, chciał, żeby się spotkać, omówić sprawy ważne dla Polski, właśnie jeśli chodzi o tę migrację. To nie przyszli, nie przyszli. Zdrajcy nie przyszli. Ani Lewica, ani PO. Dlatego mówię wam, wszystko trzeba zrobić, żeby ich odstawić w ogóle, żeby zapomnieć, że oni istnieli. Bo to jest postkomuna przecież. Nie dla Polski. Oni robią wszystko dla innych. Ja by Scholz ich zaprosił na rozmowę, to by szybko polecieli. Buty by zgubili. Chociaż mają w tych butach słomę im wystaje. W PO. Tuskowi to aż po kolana ta słoma wystaje. Dobra, ponarzekałem politycznie, bo tak trzeba. Chociaż jedną duszę ojciec mówił, żeby pobudzić do myślenia, pomóc się zbawić, zrozumieć systemy, jakie tu panują, dlaczego jest zło. No właśnie dlatego jest zło, bo takie systemy są. To chociaż jednej duszy, gdybyś pomógł, to już wielki sukces, a możesz pomóc wielu. Więc ja mówię, bo może komuś akurat to może odpowiadać i będzie mu bliżej do nieba. A nie do materializmu lewackiego, który niszczy duszę, powoduje, że się ciężko zbawić, bo wciągają nas zmysłowo w ten świat, w kariery, w politykę złą, w korupcję, jaką PO przecież cały czas była w korupcji ogromnej. Nakradli, jeszcze dalej chcą kraść, chcą władzę przejąć i nasz święty PiS chce obalić. Coś strasznego. Dobrze, to przeczytam, kto ma imieniny, urodziny oczywiście, to wszystkiego najlepszego. Kto potrzebuje pomocy, to się pomodlimy do świętej Faustyny. Aby nam pomogła zrozumieć życie do koszyczka ojca Pio, przez nią, bo ojciec Pio sprowadzał siostrę Faustynę, ta przychodziła. Więc w naszych wszystkich sprawach, chorób, pracy, różnych sytuacji trudnych, żeby się dobrze rozwiązywały po niebiańsku, w mądrości niebiańskiej, nie w mądrości jakiejś takiej światowej, tylko bo owszem, żyjemy w tym świecie, potrzebujemy i nawet takich zwykłych rozwiązań. To, co robi PiS z ZUS-em, z KRUS-em, z tym wszystkim. Pięknie to wszystko zorganizował, wszystko elektronicznie teraz jest. No, wszystko na najwyższym standardzie. A ci chcą to zniszczyć. 800 plus chcą zniszczyć. Wszystko chcą zniszczyć. Przekop bierze i chcą zakopać z powrotem, już powiedzieli. Bo sam się nie wykopał, no to czego z powrotem zakopać?
Wszystkie mosty chcą zburzyć, które PiS zrobił. Dlatego, że to PiS zrobił. To trzeba zburzyć. Tacy są z PO ludzie. Mają chorobę nienawiści, chorobę pychy, którą trzeba leczyć. Nawet farmakologicznie. Jeśli jesteś nadpobudliwy i źle myśli, to trzeba sobie melisę zażyć, wypić melisę co wieczór i przed każdą konferencją prasową wypić melisę, dwie szklanki, żeby ich uspokoiło. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Wiersz przeczytam teraz, który kiedyś napisałem. Mur. Mi się trochę teraz z tym murem kojarzy to, co Tusk mówił, że muro nie wybudują na granicy z Białorusią. Nigdy, ani w tym roku, ani w następnym. Ale się wybudował. PiS dotrzymuje słowa. Drogi buduje, dotrzymuje słowa. We wszystkim dotrzymuje słowa. A Tusk w niczym nie dotrzymał słowa i wszystko przeinaczył. I cała ta partia PO to jest niemiecka partia, która jest do skasowania. Tylko trzeba głosować na prawicę. Nigdy na lewicę. A PO to już jest lewica. Mur. Chociaż to ten mur to jest wiersz, to jest przenośnia, ale tak się kojarzy mi trochę, bo teraz jest ten akcja polityczna, wybory się zbliżają, to trzeba mówić coraz więcej, żeby jak najwięcej ludzi odciągnąć od PO. To jest bardzo ważna i istotna sprawa. Mur. Stoisz w nieznanym miejscu. Przed tobą mur wysoki, otoczony kolcami. Spinasz się na niego jak filozof. Czujesz, jak kolce uwierają. Krwawią ci dłonie. Poraniłeś żyły. Chciałbyś wyciągnąć ręce poza śmierć. Lecz niestałość nie spełnia twego zamiaru. Jak pokonać ten mur? Zastanawiasz się głęboko, pełen pomyłek. Nie wierzysz, że potrzebna ci jest wiara. Poraniony tęsknisz za uśmiechem, za prostotą. Zastanów się, skoro odnosisz porażki, czy koniecznie musisz pokonać ów mur? Wystarczy ci wiara, przecież nie wszystko, co wzniosłe, związane jest z wiedzą. Zostaw tę ścianę, skieruj swe siły na inną stronę. Czy Bóg niczego nie obiecał prostym? Więc życzę tym wszystkim uchodźcom, żeby wrócili do domu, do siebie. I życzę wszystkim krajom bogatym, Unii Europejskiej, Ameryce, Francji, żeby przeprosiły za te kolonizacje tych ludzi i żeby im pomogli w ich rodzimych gospodarkach, w ich krajach. I wtedy nie będzie problemu. I niech tam się edukują do dobra, do miłości, a nie do segregacji rasowej, czy do segregacji religijnej, czy do segregacji jakiejś kulturowej, gdzie znowu jest agresja. My musimy wychowywać do nieagresji. Dlatego system miłości się do tego nadaje. I na tym kontynencie, i na tamtym kontynencie, na wszystkich kontynentach system miłości się sprawdzi. Na razie to jest początek. Znajdą się osoby, ludzie, aniołowie, którzy już się urodzili, którzy będą podejmowali takie sprawy. Przypominam właśnie między innymi, Mirek jest taki, też głosi ten system. Przypominam, że na Górze Dorotki, tak jak ostatnio w Będzinie, będzie spotkanie, Mirek tam organizuje, 30 lipca, godzina 13, nie listopada, lipca. Ja czasami mylę takie, bo już myślę do przodu, trzy słowa, czy cztery słowa, czy zdania do przodu, a to, co mówię, to zostaje w tyle. Jestem jak święty Piotr, co mi ojciec Pio mówił, że najpierw robi, a potem myślą. To jeszcze jakieś krótkie rozważanie z drugiego tomu. Na Allegro można kupić, te dwa tomy są, więc zachęcam, przyda się wam.
w drodze do nieba, bo to tylko o to chodzi. Ja ani złotówki na tych książkach jeszcze do tej pory nie zarobiłem, więc ja nie po to je pisałem, żeby na nich zarabiać. Ale cieszę się, że ktoś zasponsorował, wyście zasponsorowali, są. Jeszcze będzie trzeci tom, ja żyję właściwie w innym celu. Ale dziękuję za wszelką pomoc wszystkim, którzy chcą mi pomóc, abym mógł tu działać, robić to. Żyjemy w tym świecie, więc wszystko jest potrzebne. Te koszulki nie były drogie, wbrew pozorom. 50 zł jedna, to nie są drogie akurat. Jedna tam była droższa troszkę. To czytam, ale robię to dla was, żeby było milej, bo Święta Teresa mi mówiła kiedyś na rozmowach, że mam być ogolony, ładnie wyglądać, świeżo, no, żeby mnie nie tego. Nie wyglądał jak żul jakiś. No szkoda, żule też są aniołami, tak samo jak my, tylko zaniedbani, brak edukacji, poszli w zmysły. Właśnie przez takie komunizmy, takie właśnie liberalizmy, gdzie się tych ludzi nie opiekuje się nimi, tylko się po prostu i się wychowuje, owszem, jakoś tam, ale do ateizmu, do głupoty, do nienawiści, do narzekania. No i nawet widzicie, PO to kiedyś, jak były wybory poprzednie, to wszyscy skazańcy głosowali w więzieniach na kogo? Nie na PiS, na PO, bo obiecali, że wypuszczą ich, tak? Ruscy wypuścili ludzi z więzienia, bo na wojnę, że im skróci wyrok, jak pójdą na wojnę, do wojska. PO też im obiecało, że będą inni sędziowie, ich sędziowie, tak jak Neumann mówił, ich sędziowie będą ich tak sądzić, żeby jak najszybciej wyszli. No to głosowali, we wszystkich więzieniach głosowali na PO. To trzeba to też wiedzieć. A nie tak ślepo gapić się w tą głupią partię PO-owską. Niemiecką zresztą. Czytam. Dlaczego w obecnym etapie cywilizacyjnym zdarzają się napady, kradzieże, gwałty i konflikty? Właśnie dlatego, że ludzie posiadają za mało dóbr materialnych, są biedni, niewykształceni, zaniedbani emocjonalnie i intelektualnie, a przede wszystkim z powodu biedy duchowej. Dlatego wszelka edukacja jest tak ważna. A najważniejsza jest edukacja do miłości i przebaczania. Sobie również i innym, i kochać wszystkich jednakowo, jak ojciec mówił. Tak uczył ojciec Pio, kiedy z nim rozmawiałem o edukacji. Ojciec Pio zawsze był zwolennikiem nauki. Trzeba się uczyć. Następna myśl. Sceptyk nigdy nie może jeszcze raz. Sceptyk nigdy nie ma możliwości poznania założeń życia duchowego, ale pragnie życia wewnętrznego, jak jest w nim, ale pragnienie życia wewnętrznego jest w nim naturalne. Nie umie go tylko prawidłowo odczytać. Wszyscy jesteśmy aniołami, po lewej stronie i po prawej, ateiści, wierzący i tak dalej. Jeszcze jedna myśl. U podstaw ludzkiej natury znajduje się zawsze ból. A ponieważ jesteśmy przede wszystkim duszami, a nie ciałami, nie możemy być szczęśliwymi w tej fikcyjnej reklamie tymczasowego życia materialnego. Nikt tu, dopóki będzie żył w tym upadłym niebie, nie znajdzie spokoju. Ci jednak, którzy poszukują wiedzy wyższej i staną się inteligentni, osiągną wiedzę o życiu. Żeby osiągnąć wiedzę o życiu, trzeba być otwartym nie na ateizm, nie na liberalizm, bo to są złe systemy. Otwartość na Boga, na ducha, na wieczność, na transcendencję, na zakres wizji wiecznych. Trzeba myśleć o wieczności, a nie o tymczasowości. A świat myśli o tymczasowości, dlatego się wszyscy skrzykną i rozbijają, jak we Francji, wszystko co się da. 90% to w ogóle nawet nie znało tego chłopaka, którego tam policjant zastrzelił. Poszli po prostu, muzułmanizm to jest taki, że uczą tego, że biali są gorszą rasą. Oni są najważniejsi i biały ma pracować dla muzułmanina. Taki jest u nich system, taki mają Koran.
i dlatego chcą być na zasiłkach cały czas, nie pracować, bo my mamy na nich pracować. Taki jest system u nich. Zły system, dlatego muszą to zmienić. Albo iść do swoich państw i tam sobie w tym systemie żyć, tylko kto tam będzie pracował na nich? I bracia nie będą na nich pracowali, bracia na braci, bo też się pokłócą. Więc trzeba wiele zmienić w religiach, w naszej też. Oczywiście, i to dużo. Przyjąć reinkarnację, to wyjaśni wiele. I w muzułmanizmie, w Koranie też trzeba wielkiej rewolucji, wielkich zmian, doktrynę zmienić całkowicie, nie trzymać się tych starych szablonów, które do niczego już nie służą, tylko właśnie do takich awantur, jak we Francji, jak w Paryżu. Mahomet przecież podbijał państwa, wioski zbrojnie i potem instalował tam swoją wiarę, swoją kulturę, książki im dawał, żeby czytali o Koranie, o tym wszystkim, no i tak zmienił wiele państw właśnie w ten sposób, religii, w taką religię, która nie służy ludzkości. No to teraz mnie spalą muzułmanie. A niech palą, co mi to tam. Franciszek też z Asyżu o tym mówił, też się spierali właśnie o takich sprawach. Trzeba mówić, to musi być forum otwarte, nie być takim zaczopowanym radykałem, jak jest w Izraelu, jak jest właśnie w Koranie, jak jest w chrześcijaństwie. To jest to samo. To są wszystko hermetyzmy, dogmaty, które trzeba powyrzucać i zmieniać, bo to nie jest kultura, to jest nienawiść i religijna, i społeczna, i jakakolwiek. I wojny z tego wywołują właśnie. Przez to, że ktoś głupie rzeczy napisał. W chrześcijaństwie też tyle dogmatów. Jeszcze piekło. Zmienili z Ewangelii całkowicie. O piekle tam zaczęli pisać. Faustyna mówiła o piekle. Gdzie tam ona mówi o piekle? To wiecie przecież, że Faustyna to napisała pierwotne, inne całkiem pisma, ale kazali jej zmienić, bo nie były w rycie dogmatu katolickiego. Musiała pozmieniać i zaczęła pisać o piekle, no bo wszyscy od tyle wieków o piekle mówili, bo największe zło, jakie jest na ziemi, no to robią chrześcijanie, katolicy i chrześcijanie. Ta wojna na Ukrainie, to kto robi? No chrześcijanie. Przecież Putin też jest wierzącym prawosławnym. Hitler też był chrześcijanem. No to co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Więc reinkarnacji trzeba wiele mówić i zmienić. W Koranie reinkarnację przyjąć. W katolicyzmie, w hinduizmie jest. Tam trzeba wiele też pozmieniać. Te kasty zmienić wszystkie, powyrzucać, bo tam jest tak samo władza. Ci władcy duchowni też oszaleli. Głupot narobili takich, te kasty, to wszystko. Sai Baba tam dobrze im trochę ustawiał. No ale jeszcze wiele zmian. We wszystkich religiach muszą być ogromne, ogromne zmiany. A w polityce jak najbardziej. Ma być duchowa polityka. W systemie miłości. O! To tyle. Tyle już tutaj nakrzyczałem, że już nie będę nic mówił o tym kościele. Nie będę tych punkcików czytał. No to pa, pa i do następnego. Thank you.
Thank you.